Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na sześć liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Dzień dobry wszystkim. Wybiła godzina 15:00, czas na audycję Prosto z kadru w Radio Afera. Wita się z wami Filip Bąk oraz Wojciech Nelec. I za sterami jak zwykle niezastąpiony Szymon Dopierała, który nas będzie tutaj, a właściwie nie nas, a nasze uszy będzie pieścił niesamowitą muzyką z całego świata i kosmosu. Przepraszam, mam taki humor dzisiaj, więc. No, a dla tych, którzy słuchają po raz pierwszy, to przypominamy, że przez najbliższą godzinę będzie trwać audycja o sztuce komiksu, program dla tych, którzy chcą poznać coś ciekawego. A przygotowaliśmy dla was wiele ciekawych rzeczy. Na naszym fanpage'u na Facebooku już tak zdradziliśmy, co też przenieśliśmy do radia, więc też w takiej kolejności, w jakiej będziemy omawiać, przedstawimy, że rozpoczniemy audycję od przeglądu Kapitan Ameryka Biały z wydawnictwa Mucha Comics. Dawniej przyjrzymy się dawnemu komiksowi polskiemu z wydawnictwa komiksowe. Pozycje Smoczek, Loczek, Bardzo straszna czkawka i Mały, duży i chmura z wydawnictwa Tram. Zakończenie serii Orange z wydawnictwa Waneko. I 13 tom wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, powiedzcie to szybciej. WKHDC. Nagroda dla tego pana. I 13 tom WKHDC. Wieża Babel. Dobra, w sumie prasóweczkę mamy taką, że w zasadzie przypominamy, tylko informujemy, że zaczyna się sezon festiwali komiksowych, różnych imprez, które odbywają się w różnych miejscach u nas w kraju. I chociażby taki regionalny poznański akcent, teraz trwa na targach targi edukacyjne, ale jest też równocześnie książka dla dzieci, młodzieży i rodziców. Wstęp jest wolny i na tych dniach książki dla dzieci, młodzieży i rodziców również są wystawcy komiksowi. I jest też czytelnia komiksów uniwersytecka z Poznania. Zgadza się. A równocześnie w Krakowie coś się dzieje. Tak, 6. edycja krakowskiego festiwalu komiksu, jak zwykle w ARTTC Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej 1. Ja już swego czasu zapowiadałem to wydarzenie dla naszych słuchaczy i właśnie powtórzę to, co wtedy powiedziałem. Byłem, widziałem, wy też musicie tam być. Zresztą, kurczę, Bedu jest gościem. Bedu. Jak to się czyta? Nie wiem. Aha, a ja tak na szybko wcisnę, jeszcze oczywiście jako fanboy DC muszę wcisnąć informację, że dzisiaj jest premiera nowego zwiastunu Ligi Sprawiedliwości. Ojejku, zwiastunu, a nie filmu. Film dopiero w listopadzie, ale jest w końcu pierwsza zapowiedź jakaś nowa od czasu Comic-Conu, jak puścili tą pierwszą zajaweczkę. Już to hypują mega strasznie, więc ja się nie mogę doczekać. A, jeszcze tak ukradkiem coś jeszcze wcisnę. Słuchajcie, idźcie na Power Rangers do kina. O kurczę, to dosyć odważne. Co są ubrani w ten spandex i robią świetne pozy, wykrzykują nazwy swoich robotów i niczym w Generale Daimosie walczą z powiększonymi tymi. Tak, ale powiem ci, że ten film tak dobrze wyszedł, że jestem pod... Znaczy, jest fanem Power Rangers i tego typu klimatu, bo jak się tego absolutnie nie lubiło i nie kupowało tego, no to nie spodoba ci się to, ale jak czułeś ten klimat i to ci się podobało, moje serduszko biło przez cały film, szczególnie w kilku momentach, gdzie były takie porządne puszczanie okiem do fana, ale to tyle, jeśli chodzi o mój off-topic. Dobra, to co, jak już jesteśmy przy wątku takich odświeżanych tytułów, to ja powiem ci szczerze, kiedyś trafiłem na takiego fake newsa, że będzie film Kapitan Planeta. O kurczę, ale... Był jakiś taki plakat zrobiony, wiadomo, przez fanów, ale po prostu tak pomyślałem, ej, kurczę, to jest dobry pomysł tak naprawdę, zrobić film Kapitan Planeta. No, tylko musieliby jednak dopracować tego chyba Brazylijczyka z jego mocą serce, bo... tak. Sercem nie zdziała. Ale nie, to by był bardzo dobry motyw, bo w świecie współczesnym, kiedy jest tyle zła, jego dobre serce by... Nie, on niech byłby jakimś skanerem.
On, wiesz, kiedyś to jak była audycja z Demem, to się śmialiśmy, że on by mógł wykrywać roztocza i wypracował, był wynajmowany przez alergików, by sprawdzał, gdzie są skupiska roztoczy i tak by wykorzystywał swoją To by był mój bohater, to by był mój bohater, no. Tak. Okej, więc... No, to tak. W sumie tak, no tyle gwoli powitania tak was. Jest. Rozpoczniemy już tak na poważnie. Dokładnie. Ze śmiechem, z uśmiechem. Poważny komik teraz będzie, proszę się nie śmiać. Tak, ale to już za chwileczkę, ponieważ najpierw Szymon puści wam kawałek. Także zapraszamy za chwileczkę. I tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej, zaczynamy od komiksu, gdzie głównym bohaterem jest Kapitan Ameryka, a mianowicie Kapitan Ameryka Biały. Jeśli... Ale to zabrzmiało, kurczę, bo chyba obecnie Kapitanem Ameryką jest człowiek o innym kolorze skóry. Przepraszam, tak ci ten, tak, ale Biały to jest tytuł tego albumu, bo tak, tak zabrzmiało... Tak, chodzi, właśnie miałem powiedzieć, chodzi właśnie o to, że jeśli was ten tytuł zadziwił was, że czemu akurat taki, no to to nie jest przypadek, ponieważ to jest kolejna część tak zwanej kolorowej serii albumów przygotowywanych przez duet Jeff Loeb i Tim Sale. Tą dwójkę właściwie możecie znać z wielu różnych komiksów. U nas chyba najbardziej znani z takiej sagi Batman Długie Halloween, Batman Mroczne Zwycięstwo i Catwoman Rzymskie Wakacje. Oni też oczywiście współpracowali właśnie w ramach wydawnictwa Marvel, gdzie powstały takie komiksy jak Spider-Man niebieski, Daredevil żółty, Hulk szary. No i teraz właśnie najnowszy członek rodziny, zarówno pod kątem jakby u nas w Polsce, bo to jest komiks niedawno wydany, jak i też w samych Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jest jakby właśnie najświeższy dopisek do tej całej sagi kolorowej. I to jest w ogóle ciekawe, bo no ogólnie jaka jest idea tego? Każdy z tych komiksów dotyka właśnie jakiegoś takiego aspektu życia danego bohatera, gdzie mamy taką linię fabularną, że mamy współczesność, ale jakby cała główna historia to są, odnosi się do przeszłości, do wydarzeń, które były kiedyś i jakby w jakiś sposób są na nowo opowiadane. Na przykład w przypadku Spidermana, popraw, jeśli się nie mylę, głównie dotyczyło się postaci Gwen Stacy. W Daredevilu mieliśmy właśnie takie na nowe opowiedziane początki tej postaci o jego ojcu i tak dalej. W Hulku było jeszcze o tyle ciekawe, bo tutaj tytuł miał znaczenie z kolei odnoszące się do tego, że Hulk na początku był szary. W pierwszym komiksie był szary, okazało się, że to po prostu był chyba jakiś problem z kolorowaniem. Nie pamiętam, czy po prostu tak było wygodniej rysownikowi, czy po prostu się pomylono. I potem Hulk stał się szybko zielony. No i ten komiks właśnie próbuje jakby się odnieść do tego, gdzie jest pokazane wtedy jakby ten pierwszy etap, kiedy Hulk działał jako będąc w kolorze szarym, ale to już się za dużo rozwodzę. No i teraz mamy tego Kapitana Amerykę. I wszystkie części, wszystkie poprzednie tomy do tej pory w Polsce wyszły. Z tą różnicą, że Spider-Man niebieski w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, aczkolwiek Mucha Comics oficjalnie ogłosiła, że również od siebie w swoim wydaniu również niebieskiego wyda. No tylko po prostu odczekało chwilę. Mhm. I o czym rzecz też jest ten Kapitan Ameryka? Również odnosi się do wydarzeń przeszłych. Mamy taką samą strukturę fabularną, narracyjną, że mamy jakby taką teraźniejszość, gdzie są wspominki. Tutaj przede wszystkim największy nacisk jest na relacje Steve'a Rogersa i Buckiego, czyli takiego sidekicka od Kapitana Ameryki, tak jak Robin był dla Batmana, prawda? Zresztą ta postać też no, zyskała już na popularności jakiś czas temu, szczególnie kiedy pojawiła się w filmach też, zarówno w pierwszym i drugim i trzecim. To była bardzo ważna postać dla Kapitana, również w tych filmach to w jakiś sposób przedstawiono. Tutaj przede wszystkim właśnie mamy pierwszy rozdział właściwie właśnie pokazuje nam, jak to się stało, że w ogóle Bucky odkrył tożsamość Kapitana Ameryki i jak stał się jego sidekickiem. Kolejne rozdziały to z kolei właśnie jedna z wielu akcji, których razem przeżyli, gdzie przy okazji pojawia się dużo takich postaci gościnnych. No tutaj przez większość komiksu bohaterom towarzyszy grupa Howling Commandos, czyli bohaterowie II wojny światowej. I jest tutaj na przykład Nick Fury młody, jest oczywiście Dum Dum Dungan, Easy, Percy, Rep, Dino, Gabe Jones.
Więc mamy tu całkiem sporą ekipkę odwołań właśnie do tych dziejów II wojny światowej, oczywiście w wersji Marvela, czyli tam jak to się wszystko toczyło. No i oczywiście nie zabrakło Red Skulla, który tutaj również jest, no wiadomo, tym głównym złym w całym albumie. I, no i teraz obserwujemy. Obserwujemy, jak wyglądała, jak to wszystko wyglądało właśnie z naciskiem na właśnie relacje kapitana i Buckiego i jak ten ich związek, współpracę widzieli inni. Jakby z innej perspektywy, tak? Tutaj to jest właśnie ważne, to jest podkreślane też we wstępie do tego komiksu i widać to też ewidentnie w odpowiednim rozdziale, gdzie Red Skull podczas jednych z akcji właśnie, kiedy porywa Buckiego w pewnym momencie i mówi, że chciał skrzywdzić kapitana, wykorzystać jego największą słabość, a tą słabością był właśnie Bucky. Tu można bardzo sporą analogię ujrzeć właśnie w kontekście wspomnianego wcześniej Batmana i Robina. To nie jest idealnie to samo, ale widać pewne podobieństwa, chociaż powiem tak, że jak zobaczyłem, tutaj jest jeden z pierwszych kadrów, kiedy właśnie Bucky zakłada swoją maskę, tą taką domino. Przypomina Robina. Tak, to wygląda jakby, przez chwilę miałem wrażenie, że zresztą zobacz sam Filipie. Mm-hmm. Przez moment miałem wrażenie, że nagle ojej, wydrukowała się strona z Mrocznego Zwycięstwa czy coś, nie? Na tej zasadzie. I powiem tak, dla mnie ogólnie cała ta historia jest po prostu okej. Okay. To nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia jak na przykład Daredevil Żółty. Mhm. Ogólnie opowiadanie takich emocjonalnych historii, które się odwołują właśnie do takich elementarnych wręcz na przykład relacji między postaciami, które już mają tyle lat, to jest trudne zadanie. Trudne zadanie, żeby to nadal próbować coś z tego wycisnąć więcej niż do tej pory było. No, moim zdaniem to jest po prostu okej. Okay. Nie jest tam w sumie nic zbyt rewolucyjnego, czego byśmy nie wiedzieli wcześniej. Podejrzewam, że fani tych postaci, tej dwójki postaci na pewno znajdą w tym więcej dla siebie. No, dla mnie natomiast no, nie jest to najgorsza część z tej kolorowej sagi. Chyba najmniej podobał mi się do tej pory Hulk szary, a najbardziej chyba Daredevil, bo jeszcze Spider-Man przede mną. Ja bym po prostu ten komiks dał po środku. Natomiast tu oczywiście jest jeszcze kwestia tego, czego tyczy się tutaj ten kolor. No, ja może po prostu zostawię to czytelnikom, żeby sami mogli zdecydować, bo ja mam swoją inną interpretację, może wrócimy do tego przy okazji jakiejś innej audycji, bo też nie chcę jakby spoilerować, komuś psuć zabawy, albo tym bardziej, wiecie, ja na przykład nie lubię czytać recenzji czegoś, co dopiero będę czytać, bo się zasugeruję czymś i nagle moja własna interpretacja pójdzie gdzieś daleko. No jest to ryzyko, to jest zawsze problematyczne przy omawianiu jakichś dzieł, czy to filmów, czy to książek, czy to komiksów, że na ile można powiedzieć, żeby na tyle zaintrygować, żeby kogoś zachęcić lub zniechęcić, ale żeby jeszcze nie zepsuć mu lektury. Ale jedno muszę przyznać, bardzo gorąco, tutaj wiadomo, mamy Jeff Loeb, Tim Sale i tutaj ponownie, bo to już wiele razy się zdarzało, kolorami w albumie zajął się Dave Stewart. I tutaj taka ciekawostka dla słuchaczy, którzy tego nie wiedzą, czemu Tim Sale nie koloruje swoich prac? Ponieważ jest daltonistą. On pracuje tylko i wyłącznie na odcieniach szarości, natomiast właśnie kolory zawsze musi zostawić dla kogoś innego. I Dave Stewart chyba perfekcyjnie czuje, widać, pięknie się uzupełnia to wszystko nawzajem. I na sam koniec jeszcze informacja, jest całkiem spora liczba dodatków w tym albumie. Mamy wywiad z twórcami, którzy omawiają sam proces tworzenia komiksu, jakie mają od niego odczucia i tak dalej. Całkiem ładna garść przykładowych ilustracji, szkicy. Dla mnie bomba. Pod kątem tych jeszcze właśnie dodatkowych materiałów, świetnie wydany komiks. Jak dla mnie, koniecznie do własnego osobistego sprawdzenia, a jak szczególnie lubicie komiks z dodatkami, to tym bardziej znajdziecie coś dla siebie fajnego. I taki właśnie jest Kapitan Ameryka Biały z wydawnictwa Mucha Comics. Audycja prosto z kadru. Program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego i teraz coś naprawdę, naprawdę fajnego, ponieważ dawny komiks polski, tom trzeci z wydawnictwa komiksowego, to jest coś naprawdę nie byle jakiego. Ogółem to są, jak nazwa wskazuje, bardzo, bardzo stare polskie komiksy. To wydawnictwo, znaczy ta seria ukazuje się dzięki pracy Adama Ruska, który tutaj do każdego komiksu
piszę po prostu parę słów wstępu, żeby przybliżyć sytuację polityczną, historyczną, żeby powiedzieć chociażby w jakich okolicznościach, w jakich latach dana historia była publikowana. No i w tomie trzecim mamy trzy historie. Pierwsza krótka, Podróż po Sowietach. Posłuchajcie, kiedy one były wydane, bo to jest niesamowite. Ten krótka historyjka, w zasadzie to są ilustracje satyryczne, ukazywały się w Szczutku, to jest lwowski tygodnik satyryczny, w 1925 roku. Później, kolejna historia to jest Bartek Leń był za życia w raju. Aha, no jeszcze powinienem autora powiedzieć, ponieważ Podróż po Sowietach narysował i napisał Zdzisław Czermański. Natomiast jak Bartek Leń był za życia w raju jest efektem współpracy Olechnowicza oraz Kuleszy. I ta historyjka obrazkowa, komiks, jakkolwiek go nazwiemy, ukazywał się w maju i w czerwcu 1929 roku w ilustrowanym tygodniku Żołnierz Polski od 19 do 24 numeru. Czyli mamy historię z 25 roku z ubiegłego wieku, z 29. Ostatnia historia, najdłuższa, przygody Wicka Buły, którego nie znamy autora tak do końca, ukazywał się ten komiks w roku 37 w gościu, w dodatku do katolickiego Gościa Niedzielnego. To był tygodnik Kurii Biskupiej w Katowicach. Był czterostronicowy dodatek pod tytułem Front Katolicki, publikowany regularnie od lutego 1937 roku. I te historie są niesamowite. Przede wszystkim poznajemy jakby historię, co czytali nasi w zasadzie dziadkowie, pradziadkowie właśnie w 80 lat temu. To są historie satyryczne, ale głównie polityczne. Przypominam, no to jest okres międzywojenny albo krótko po I wojnie światowej. Z lekcji historii pamiętamy, jakie wtedy formacje polityczne, jakie wizje świata zaczęły się krystalizować. I tak krótko po tych tytułach Podróż po Sowietach, to mamy historię turysty z USA albo z Wielkiej Brytanii, który przyjeżdża właśnie do jakiegoś kraju sowieckiego i on tak zachwala, ale widzi tak naprawdę biedę, ubóstwo, totalną ruinę, ale jakby w tym krzywym zwierciadle podpisy są takie, jakby to naprawdę był w raju. Jak Bartek Leń był za życia w raju, to jest historia tytułowego Bartka, który idzie do wojska i pracuje jako służba graniczna i zostaje uwiedziony przez pewną panią, która tak jakoś stała sobie przy strażnicy. I ona go nakłoniła do tego, żeby jednak uciekł z Polski na zagranicę, na wschód. Co też on, chłopak, czyni, no i niestety tam marnie kończy, ponieważ właśnie były tylko opowiadania, że ten sowiecki raj jest taki urodzajny, taki wspaniały. No ale jaka była prawda, no my teraz wiemy, po latach, po czasie, no nie ukrywajmy, komunizm przecież jest ideologią zbrodniczą. No i tak przechodzimy do ostatniego, najdłuższej historyjki, przygody Wicka Buły. No i Wicek Buła tutaj jest totalnie nierozpieszczany i on faktycznie znajduje, słuchajcie, płomyk, taką gazetkę. Ona była propagandowa i ona tam właśnie nakręcała ludność na to, że ten cały komunizm to jest coś fajnego. I on tak się, no właśnie był akurat wylany z pracy i tutaj szukał jakby lepszego miejsca, no jak to zwykle bywa, ludzie jednak no, szukają miejsca, w którym lepiej by się czuli, wiadomo. No i tutaj wpadł na pomysł, że jednak no, pójdzie na ten wschód Związku Radzieckiego. No i tak zaczyna się jego przygoda. Najpierw zostaje właśnie bardzo ładnie ugoszczony, tutaj obiecane są Złote Góry. No i bardzo szybko się okazuje, że ta kurtyna tej właśnie tego raju szybko opada i on odkrywa, że to jest tak naprawdę bieda, ubóstwo, zmuszanie do pracy. No i tutaj naprawdę mamy mnóstwo przygód. I w każdym pasku mamy właśnie pokazaną rzeczywistość, przekłamanie, że a to brakuje wody, a to nie było jedzenia, że dzieci naprawdę, tutaj mamy wychudzone małe dziadki, które polują na
na koty tutaj nawet, no do tego stopnia, słuchajcie, bieda. Mamy akcję, jak się buty rozpadają. Później on pracuje gdzieś na roli. Ja przeczytam fragment, bo on jest akurat bardzo śmieszny. Faktycznie, jak to tam do przyjechał traktor na tą rolę. I posłuchajcie, bo to wszystko też było rymowane. Właśnie te teksty, podpisy pod tymi komiksami, pod tymi ilustracjami były rymowane. I uwaga, słuchajcie. Towarzysze, precz z koniami. Na co stajni i obory? Konia pracę nam zastąpią. W pracy polnej dziś traktory. Więc w kołchozie wielkie święto. Uczta jest na cześć Stalina, a na stołach zastawiana dziś soczysta jest konina. Stoi traktor, lecz cóż począć? Nie pomogą tu zaklęcia. Traktor z miejsca ruszyć nie chce, wszyscy stoją bez pojęcia. Konie zjedli, rady nie ma. Traktor ciągną towarzysze, chociaż pot im cieknie z czoła i choć każdy ledwie dyszy. Także jakie przewrotne. Ale mamy to naprawdę pokazane, ponieważ tego naszego głównego bohatera totalnie rysownik, scenarzysta nie rozpieszcza. On wprawdzie w pewnym momencie udaje mu się ukraść mundur wojskowy i pokazuje, jakby wchodzi w te szeregi i rozdaje na przykład skonfiskowane jedzenie, no ale pokazuje, że właśnie była ta konfiskata jedzenia, ludzie pracowali za darmo, to jedzenie w ogóle leżało i marnowało się, jełczało, gniło, także straszne. Naprawdę straszne. On tutaj miał przygody, wędrował, chował się przed żołnierzami, był gdzieś tam w jakimś obozie pracy. No i ostatecznie wrócił do Polski totalnie odmieniony i zachęcał Polaków do tego, żeby właśnie nie czytali głupot, nie marnowali czasu, nie palili papierosów i w ogóle tak można powiedzieć, że stał się lepszym człowiekiem, ponieważ zasmakował w cudzysłowie tego sowieckiego raju. No, mamy taką ilość treści, takich nieszczęść, biedy, głodu, że autentycznie podczas lektury tego komiksu to człowiek staje się głodny po prostu, bo cały czas oni tutaj zaciskają pasa, żywią się jakimiś śmieciami wręcz, no bo po prostu nic nie ma, no wiadomo, komunizm. No i tutaj była oczywiście wszystko to propagandowe, ale w słusznym celu. No i my teraz po tych wielu, wielu latach dzięki serii Dawny Komiks Polski możemy czytać właśnie komiksy, które czytali nasi dziadkowie. Słuchajcie, zjawisko niesamowite. Warto zaopatrzyć, przeczytać te komiksy, żeby wiedzieć, że tak naprawdę polska historia komiksu, znaczy historia komiksu polskiego jest dłuższa niż nam się wydaje. To nie zaczyna się w latach 50. od pierwszych komiksów, nie wiem, Babcia Chmiela Chrysty, czy tam pierwszy komiks Stary Zegar albo Czterej Pancerni. Nie, te para komiksy, historyjki satyryczne, czy tam ilustrowane filmy, reportaże, jak to tam nazywali, tam śmieszne nazwy to były, urzędowały właśnie te 100 lat temu, ale one istniały. No i dzięki Adamowi Ruskowi, dzięki wydawnictwu komiksowemu możemy teraz je przeczytać. Także zapraszam, przypominam, Dawny Komiks Polski, tom trzeci, no i trzy historie, Podróż po Sowietach, jak Bartek Lenin był za życia w raju oraz Przygody Wicka Buły z wydawnictwa komiksowego. Adamu. I wracamy do Prosto z kadru w Radio Afera. Pomówiliśmy troszeczkę o starym komiksie polskim. Dawnym komiksie polskim. Kapitanie Ameryka, tak. Teraz coś dla najmłodszych. Tak. Słuchajcie, Filipie, my chyba już, tak, no, mieliśmy audycję o komiksach dla młodszych. Tak, była przecież wigilijna. Tak, mówiliśmy i to były naprawdę bardzo fajne komiksy. No, i coraz więcej ich wychodzi. Tak, i słuchajcie, mam w ręku takie dwa małe albumiki z wydawnictwa. Ta-dam! Jak ja lubię tą nazwę, to jest takie, wiesz, bo oczywiście możesz powiedzieć wydawnictwo ta-dam, ale możesz to zrobić dużo lepiej, na przykład wydawnictwo ta-dam! I od razu jest weselej. I słuchajcie, wydawnictwo ta-dam! Wydało takie dwie książeczki o nazwie Smoczek Loczek, Bardzo straszna czkawka i Mały, duży i chmura. Wiecie co? Te obydwie książeczki dla najmłodszych są o dwóch różnych rzeczach i jednocześnie opowiadają taką ciekawą historię, ponieważ Smoczek Loczek próbuje się tutaj w tej jednej pozbyć czkawki, natomiast w Mały, duży i chmura, to taki hipcio duży, z kolei próbuje się pozbyć takiej czarnej chmury, która mu nie daje spokoju i wszyscy próbują mu pomóc i nie wiedzą, o co chodzi. I to są takie dwie proste historyjki teoretycznie, ale z drugiej strony mają bardzo fajny walor taki właśnie
rozwijający dziecko na zasadzie takiego, wiecie, pokazania życia w taki bardzo prosty sposób, no bo w Smoczku Loczku jest taka sytuacja, że on, skąd się ta czkawka w ogóle u niego wzięła? Ponieważ on sobie jadł i poszedł sobie skakać i mama mu mówi, żeby nie skakał od razu, bo dostanie czkawki. A Smoczek Loczek był nieposłuszny. Tak, w momencie, słuchajcie, czkawkę. W momencie jak jest strona, gdzie mama go informuje, żeby nie skakał, na następnej stronie on już skacze. I w ten sposób dostaje czkawkę i co robi Smoczek Loczek? Chowa się, bo nie chce, żeby zobaczyć, że mama, że nie posłuchał mamy. I próbuje potem od wszystkich się dowiedzieć, co on może zrobić, żeby tej czkawki się pozbyć. Mały kombinator. Tak, i nic, żadne rozwiązanie mu nie pomaga, aż w końcu... A, spoiler, alert. No tak, ale kurczę, no to niech będzie spoiler alert dla rodziców czy rodzeństwa, którzy będą chcieli dać coś swoim młodszym dzieciom do przeczytania, żeby wiedzieli, jaka tu jest puenta. Myślę, że chyba warto to zdradzić w tym kontekście, ponieważ tutaj tata od Smoczka Loczka przychodzi i mówi, że nie, trzeba przyjść do mamy, powiedzieć, co się stało i zobaczymy, mama na pewno poradzi. Przyjąć na klatę. Dokładnie. I co? I mama w 2 sekundy rozwiązuje problem. No, i po wszystkim. Mama. Dokładnie. I to jest naprawdę super pod tym względem. Takie, wiesz, pokazanie, no, że nie ma co kombinować, nie ma co się bać, przyznać do błędu, tylko przyjść, rozwiązać sytuację. I wszystko z... To w ogóle, to jest książeczka Macieja Jasińskiego i Piotra Nawackiego. Ten duet kojarzymy z Misia z Bysia. Chociażby. Z detektywa Misia z Bysia i Borsuka Mruka. Tak, i Podnowacki zresztą też jest z wielu... Twórcownikiem komiksów dla dzieci, który ma publikacje w różnych czasopismach. Wow, ile tego by nie było, no. Ciężko wymienić, pamiętajcie. Tak, słuchajcie, no jeśli jesteście jego fanem, to musicie mieć to niezależnie od tego, no tak. czy macie komu to podarować, czy nie. Piotr Nowacki ma takie właśnie, charakteryzuje się takimi obłymi kształtami, takimi pełnymi bohaterami, duża przestrzeń, jednolity kolor, rzeczy, które na pewno będą odpowiadać tym najmłodszym, do których kierowany jest ten komiks, ponieważ to jest chyba seria pierwszy komiks, czy mój pierwszy komiks. Nie pamiętam. Nie potrafię znaleźć tego. A czy nie ma napisane? No w każdym razie to jest jakby intencją tych publikacji jest to, że to są pierwsze komiksy, które ktoś dostanie w życiu. I do przeczytania. Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. A tak. Słuchajcie, a drugi, ten Mały, Duży i Chmura, to jest od Agaty Matraś. I to jest troszeczkę w innym kierunku tutaj idzie, ponieważ tak jak mówiłem, to jest taka czarna chmura, której się próbuje pozbyć jeden z bohaterów. I to jest takie, wiecie, pokazanie tego, jak czasem ludzie są w złym humorze i jak to wpływa na nich, na innych i że nie trzeba jakby skupiać się na tym, że jest, znaczy, no nie, trochę to przekręciłem teraz. Chodzi o to, że tutaj on chce się za wszelką cenę tego pozbyć, on się skupia w tym smutku i tak dalej, za bardzo się skupia na tym, ale kiedy w końcu dostaje jakby, przychodzą mu z taką pomocą w pewnym momencie, że zajmij się czymś innym, chodź zróbmy coś innego, zajmijmy się czymś, tak? Nie myśl o tym, o tych złych rzeczach, które spowodowały, że teraz masz tą swoją czarną chmurę. Tak, egzamin przyjdzie, ale będzie poprawka. Dokładnie. A potem warunek. A potem wydalenie ze studiów. A potem powtórzysz rok, ale świat się nie zawali. Kolejne odcinki ulubionych seriali wciąż będą emitowane. Tak jest. I to tu też ten przekaz od Agaty Matraś tutaj jest bardzo fajny. Jest to właśnie taki fajny sposób na to, żeby wprowadzać do pewnych rzeczy najmłodszych, żeby im to właśnie pokazywać w formie taki niebezpośredni, tak? I to działa świetnie, naprawdę. Ja mam, nie, aż tak stary nie jestem, ale no troszeczkę już lat za sobą mam i ja czytałem te komiksy, te książeczki i one mi się bardzo podobały, są bardzo sympatyczne. Nie czuję się, że próbuje ktoś ze mnie zrobić durnia, a jak już to wielokrotnie powtarzałem, słuchajcie, zrobienie czegoś dobrego dla dziecka w postaci chociażby właśnie takich książeczki czy komiksu, to jest naprawdę bardzo trudne zadanie. Do najmłodszego najtrudniej trafić, czy najtrudniej. On się nie da oszukać. On mu byle kitu się nie wciśnie. I to jest naprawdę, mówię, to jest prawda. Jeszcze chciałbym poinformować, że mamy kontynuację, w sensie, że jest jeszcze druga historia ze Smoczkiem Loczkiem, jest jeszcze druga książeczka, druga historia z Małym Dużym, tylko że tym razem z czarami. Mały, Duży i czary, no i Smoczek Loczek. Także jak spodoba się ten, to zawsze macie
pomysł na kolejne, jak będzie zając, urodziny, imieniny, gwiazdka, czy tam dzień dziecka. No, no to są świetne okazje. Zajączek żeby... niedługo. Zajęcy. Zajączek. Tak. Także zapraszamy do wydawnictwa. Tadam! A ty, Filipie, co masz jeszcze tutaj? No właśnie, to korzystając właśnie z okazji, ja jeszcze chciałbym powiedzieć o serii Łaneko, seria Orange. Piąty tom, już miałem okazję przybliżyć, o czym jest ten romans w klimacie szkolnym. To nie jest adaptacja pewnej sieci komórkowej, żeby nie było. Nie, Orange. autorem jest Takano Ichigo. Czy też autorką, to jest zawsze... Widzisz, no. Tak, no, te imię... Nie, to jest autorka, przepraszam, bo tak patrzę, tak. Imię brzmi żeńsko. Dobra, przepraszam, wszystkich autorka Takano Ichigo opowiada historię pewnej paczki przyjaciół, którzy tam są, słuchajcie, będę mówił ogólnikami, bo jakby nie ma sensu jakby skupiać się na każdym z bohaterów po kolei. I oni są w pewnej szkole, są w klasie, nagle dochodzi do nich pewien uczeń. Tylko ciekawostka jest taka, że oni wcześniej dostali listy. Listy od siebie samych. Od siebie samych z przyszłości. Ale każdy tak z nich. Legit, nie? Także naprawdę. Także tak? Naprawdę. No, główna bohaterka, każdy z nich, to jest też ciekawe, bo każdy z nich ma inną osobowość, więc na przykład chłopak tutaj taki bardziej, że tak powiem, bardziej męski napisał tylko do siebie samego, że no słuchaj, kumpel ten umrze i uważaj, koniec. Tak. A na przykład główna bohaterka to napisała sobie krok po kroku, dzień po dniu, wszystkie swoje myśli, taką wręcz instrukcję, co zrobić krok po kroku. I to daje tej historii niesamowitego smaku, ponieważ cały czas to jest taki romans w klimatach szkolnych. Wiecie, że mnóstwo emocji, mnóstwo takich uczuć. Bohaterka zakochuje się w tym naszym, tym nowym koledze i cały czas ma jakieś tak, no właśnie, rozterki, dużo emocji, ale pomimo tego, że właśnie to jest taki romans, ten fakt, że oni cały czas chcą go uchronić od tej niechybnej śmierci, no powoduje, że tę historię zupełnie się inaczej czyta. Mamy też przebitki z przyszłości, akcja też równocześnie dzieje się 10 lat później, gdzie właśnie brakuje ich kolegi, oni tam mamy w piątym tomie wyjaśnione, w jakich okolicznościach udało im się wysłać list w przeszłość, także tych wszystkich ciekawskich też informuję. Również jest rozwiązanie pewnego problemu, który mi naszedł podczas lektury pierwszych czterech tomów, na który to zwróciłem uwagę, ponieważ ci bohaterowie łączą się w pary po latach i mają dziecko. Tak, główna bohaterka wychodzi za właśnie swojego koleżanka Naho, wychodzi ze swojego kolegę i mają ze sobą dzieciaczka, a jeśli Naho kocha się w Kakeru, to w tym momencie, jeśli ten Kakeru przeżyje, to ona oczywiście będzie z nim, a nie z tamtym, to jak już urodzi dziecko, to w tym momencie to już będzie inny człowiek, nie? Rozumiesz, ja nie jestem ekspertem od klasyfikacji duszy do ciała, ale jakby każdy człowiek składa się z DNA, który jest połączeniem rodziców i w tym momencie, jeśli zmienił się tatuś, to będzie w tym momencie inny człowiek, czyli ona chcąc zmienić przeszłość, takie było moje, takie tak w ten sposób kombinowałem, że jak ona chce zmienić przeszłość, uratować swoją właśnie licealną miłość, to w tym momencie tak naprawdę zabije swojego syna. Tam, 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 tam. Czyli no. Polecamy Mangę Orange, polecamy fanom Powrotu do Przeszłości czy Stanie Flash. No, no. Bez kitu, ale jest, to mi cały czas gdzieś tam z tyłu głowy się świeci ta lampka. Bo skoro mówimy, bo tu oni próbują zapobiec czemuś, czego wiedzą, że może się, co ma się zdarzyć, tak? Powiedz mi, czy ty czytałeś może Odległą Dzielnicę z wydawnictwa Hanami? Tak, czytałem czytałem Patience. Ale właśnie, słuchaj, bo w Odległej Dzielnicy też jest wątek, że główny bohater, kiedy cofa się jakby do tego stadium dziecka, zanim jego ojciec nagle znika, to on próbuje temu zapobiec, tak? Tak. I czy jakby konkluzja tych prób jest podobna do tej... Ja nie mam zamiaru zdradzać zakończenia, ale przyznam, że zakończenie trzyma w napięciu. I to jest tak, że cały czas, pomimo tego, że oni starają się coś zmienić. Wiecie, to są takie sytuacje takie śmieszne, że ona na przykład pisze do siebie samej, że ona ma na przykład go pochwalić za coś, czy powiedzieć mu cześć na korytarzu. Ale ona, zanim to zrobi, to się kotują w niej takie, wiecie, myśli, emocje, krępuje się i w końcu nie mówi tego cześć. No takie
przykład akurat. I ona nie zmienia efekt tej przyszłości. Motyla. Tak, i dokładnie, efekt motyla też się przypomina. Ale w końcu powoli, pomału drobne szczegóły jednak ulegają zmianie. Że coś się zmieniło. Są to pewne drobiazgi, ale coś się zmieniło. Trafili do Flashpointa. Tak, i to daje im nadzieję, że być może uda im się uratować właśnie swojego kolegę. Ej, ale słuchaj, ale we Flashu serialowym właśnie jest dokładnie prawie że identyczny wątek. Dowiedzieli się, że ktoś umrze i teraz próbują wszystko zmienić, żeby było inaczej, żeby móc uratować tą osobę. No więc czy Kakeru przeżyje, to dowiecie się w tomie piątym. Tak. Czy zmienią przyszłość? No tutaj pojawia się motyw z Dragon Ball Super równocześnie, co się stało. Nie, jak ten... Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie mamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Co się dzieje z przyszłością, co się dzieje z Kakeru, co się dzieje z Naho. Jest. I naprawdę powiem, przyznam szczerze, że bardzo sympatyczna manga. Pomimo tego, że tak, to jest romans i mamy tutaj mnóstwo emocji. Bohaterami są uczniowie, czyli akcja dzieje się w szkole, są to ludzie młodzi. Wydawałoby się, że ten komiks będzie monotonny w tych wszystkich emocjach i tak dalej. To jednak jest bardzo ciekawy motyw z listem z przyszłości, daje no niesamowitej intrygi, nakręca całą historię rewelacyjnie. I muszę przyznać, że Orange jest naprawdę świetna manga. Polecam, autentycznie polecam. Bardzo fajne, bardzo fajne. Jeszcze tylko zaznaczę, że na końcu każdego tomu mamy dodatek Zakochany astronauta, ale to już jest jakby inni bohaterowie, inna historia. Też takie romansik komediowy. Jest. Ja mam taką ciekawostkę, bo autorka się nazywa Takano Ichigo, a Ichigo to jest z japońskiego truskawka. I autorka, znalazłem właśnie obrazek autorki, jak się ilustruje, i to jest autorka w takiej wielkiej czapce w kształcie truskawki. Kiedy to jest słodkie. Ma do siebie dystans. Także, no, jeśli mielibyście ochotę, miałybyście w zasadzie, bo wydaje mi się, że to jest manga kierowana do dziewczyn, no to zwróćcie uwagę na mangę Orange, Zakończona seria z wydawnictwa Vaneko. Kto tam jest? Tam jesteśmy my, czyli Wojtek i Filip, audycja Prosto z Kadru, program dla tych, którzy chcieliby poznać coś fajnego, i na zakończenie dla tych najbardziej wytrwałych, którzy z nami byli przez ostatnie 50 minut, komiks, no, którym chcemy najwięcej w sumie powiedzieć na zakończenie, zostawiliśmy sobie 10 minut, czyli WKK DC, wielka kolekcja komiksów DC Comics, tom, który? 13? 13. Amerykańska Liga Sprawiedliwości. Wieża Babel, czyli komiks Babel. Z Batmanem. Znaczy, no jejku, no komiks z Batmanem. No wszyscy tak gadają, że komiks z Batmanem. Dobra, to najpierw oficjalne informacje. Scenariusz Mark Waid, Dan Curtis Johnson, rysunki Howard Porter, Pablo Raimondi, Steve Scott, tuż Drew Grassi, Mark Probst, Cloud Sound Albin, Dave Make... Jezu, ale to są nazwiska już... Z różnych stron świata. No dobra, no oficjalną część jakby zakończyliśmy. Autorzy są wymienieni. Wydawnictwo Eagle Moss, Wieża Babel. Ogółem, z czym nam się kojarzy Wieża Babel? Co się tam stało? No właśnie, no ja nie wiem, nie potrafię się dogadać z tobą teraz kompletnie. Jakbyśmy mówili zupełnie obcymi językami. Można tak te, ale to nie, tak. Nie przejdzie w radiu. Tak, i ktoś zły chce zlikwidować całą Ligę Sprawiedliwości. Znaczy, to tak nie do końca, bo tak na dobrą sprawę ktoś chce po prostu ład na świecie znów naprawić, bo stwierdził, że ludzie są tak kolokwialnie, brzydko mówiąc, debilami, więc trzeba posprzątać. No, Ra's al Ghul, nie ukrywajmy. Tak, znaczy, ja bym właśnie nie mówił w ogóle absolutnie o złoczyńcy, jakby, ale on na pierwszej stronie już jest pokazany, więc tak bez sensu jakby mówić, jakby to była nie wiadomo jaka niespodzianka, prawda? Tak. No, więc tak, Ra's al Ghul, jeden z największych przeciwników Batmana, który właśnie ma taką misję, on chce oczyścić świat, on chce, żeby na świecie było lepiej, tylko że ma do tego różne metody, które niekoniecznie mogą koegzystować z metodami naszych bohaterów. Tak jest. Ra's al Ghul, który jest teściem Bruce'a Wayne'a, teściem Batmana. No. Ponieważ jest ojcem Talii, z którym Bruce ma dziecko, syna Damiana. Co wiemy z Batman i Syn, z poprzedniego tomu WKK DC.
No i no, przejdźmy od razu do konkretów. Raz ma tutaj plan, skąd wziął pomysł na to, jak wyeliminować całą ligę, każdego po kolei. Tak, on chciał właśnie najpierw się pozbyć ligi, żeby móc zrobić potem swoje. Mhm. No i tutaj wieża Babel, pomieszanie języków, to jest jakby punkt kulminacyjny, kiedy on coś tam robi tak, że nikt na świecie nie może się dogadać, nie może przede wszystkim odczytać. No i wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby na całym świecie ludzie nie mogliby czytać żadnych znaków. Tutaj są przykłady, że lotniska, że przyloty, odloty, nie wiadomo jak się tam sterować, że operacje, jaką dawkę jakiegoś leku tam... elektrowniach atomowych. Elektrowniach atomowych, matko. Że różne sytuacje, że jakby ta zdolność czytania, zdolność porozumiewania się, no to jest jednak no, najważniejszy wynalazek człowieka w historii. No i bez tego nasza cywilizacja by nie funkcjonowała. Ale zanim by do tego doszło, do tego pomieszania języków, no to faktycznie raz eliminuje każdego po kolei. Dwa. I to jest... Do Czech. Nie policzę. Gry słowne. Mhm. No i powiem szczerze, że to jest najmocniejszy punkt tego komiksu, czyli pomysł, w jaki sposób eliminować każdego po kolei. Czyli w jaki sposób Supermana odciągnąć, Wonder Woman, Batmana przede wszystkim. Jak tutaj zająć Batmana, żeby nie przeszkadzał. No to akurat jest najprostsza rzecz, chyba każdy na to by wpadł. Jak sparaliżować Batmana? Przecież na dobrą sprawę mu na jednej rzeczy tylko zależy. No tak. No to zabrać mu ją. Wiecie, co z nim zrobić. No. Ale, i są właśnie jakby w jakiś sposób Wonder Woman, wszystkie po kolei. Tak. I to jest najfajniejszy motyw tego komiksu, bo te pomysły są kreatywne. Ja oczywiście mam za sobą mniejszą ilość poznanych tworów z wydawnictwa DC, ale przyznam, że kojarzy mi się, na przykład zakończenie czwartego sezonu The Batman animacji, gdzie Batman musiał sprostać wszystkim członkom ligi, bo tam roboty przejęły ich moc i w jaki sposób ich tam, w jaki sposób się bronił przed każdym z po kolei. Było parę takich komiksów, gdzie jakby przede wszystkim Batman musiał pokazać haka jakiegoś, jakiego ma na każdego z bohaterów. Takie udowodnienie czytelnikowi rzeczywiście, że on to nie jest... Że to, że on jest zwykłym człowiekiem, to nie znaczy, że jest bezwartościowy na tle tej całej reszty gromady, która ma supermoce. Tak jest. I w Wieży Babel były nowe rozwiązania. W inny sposób każdego po kolei eliminował. Najbardziej przypadł do gustu pomysł, w jaki sposób zlikwidować zieloną latarnię. Wiesz co? W ogóle, albo dobrze, kontynuuję, ja do tego wrócę. No i w zasadzie to jest najfajniejszy wątek tego komiksu, czyli pomysły, w jaki sposób eliminować tych członków. One są stosunkowo kreatywne, świeże, nie powtarzają się z, nie wiem, animacjami, filmami czy innymi komiksami, przynajmniej ja nie spotkałem, nie wiem jak ty, Wojtku. I to jest najfajniejsza część, ale są oczywiście wady. Znaczy, wiesz co, ja ogólnie mam taki dziwny problem ogólnie z tworami Marka Waida, bo to jest... Mark Waid jest w ogóle twórca taki... Wow, on tyle komiksów dla DC stworzył i nie tylko zresztą dla DC, ale on zna te uniwersum jak mało kto w ogóle w tamtym wydawnictwie i on ma właśnie takie komiksy, które czytam z wielką przyjemnością. I są też takie, które czytam, gdzie po prostu nie jestem do końca pewien, czy to, co on tam za każdym razem pokazuje, mi się podoba. W sensie mam bardzo duże wątpliwości co do pewnych pomysłów. Sporo mi takich zagwostek zrobiło chociażby, co będziemy też pewnie niedługo omawiać, Liga Sprawiedliwości, rok pierwszy, gdzie są takie sceny, gdzie ja się zastanawiam, czy naprawdę on coś takiego mógł napisać, a potem zaraz są całkiem ciekawe pomysły. No, kurczę, z Tower of Babel mam bardzo podobną zagwozdkę. Są rzeczy, które wypadają całkiem ciekawie. Mnie najbardziej w tym komiksie podoba się to, jakie konsekwencje spotykają Batmana od ligi, kiedy oni się dowiadują, skąd w ogóle ten przeciek informacji mógł przejść odnośnie ich słabości, dlaczego w ogóle coś takiego istniało. Tak, to też jest pozytywny aspekt tego komiksu. Ja nie zdradzę oczywiście, o co dokładnie chodzi. Znaczy inaczej, bo powiem, że jest głosowanie ogólnie nad losem Batmana w lidze. Jaki jest jego wynik? Tego nie zdradzę. Musicie koniecznie sprawdzić to sami. No a Filipie... Wady. No...
No, pomysły, w jaki sposób eliminować członków, są kreatywne, natomiast sposób, w jaki te pomysły są wdrażane w życie, są totalnie pójściem na skróty, są strasznymi pomysłami, wiesz, wbija się ekipa, wyważa drzwi, strzelają z pistolecików, trafiają flesza, to jest dla mnie coś, co nie powinno mieć miejsca. Wiecie, żeby wyeliminować flesza, trzeba mu coś zaaplikować, czyli trzeba go trafić, ale on jest, kurczę, szybki, więc jakim cudem nagle zwykły człowiek miałby w niego trafić czymkolwiek? Wiecie, oni unikają pistoletów maszynowych, kurczę, kul wystrzeliwanych przez całą armię i tak dalej, ale wystarczy jeden koleś z jednym nabojem, żeby trafić go i go wyeliminować. To jest pójście na skróty, to jest naprawdę coś niedopuszczalnego. Powinien naprawdę skupić się na jakimś takim bardziej przemyślanym plany. No i po prostu jak narasta to niebezpieczeństwo, narracja bardzo fajna, ale potem wszystko nagle idzie na łeb, na szyję. Taka jest duża skrótowość. Być może jakby ten komiks był dłuższy, nie wiem, o 2-3 zeszyty, to historię można byłoby lepiej rozciągnąć, skupić się na pewnych wątkach, które można by po prostu rozciągnąć, ale tak to mamy straszne skróty, infantylne wręcz. I tak jak na początku komiks rozpoczyna się bardzo przyjemnie, bardzo fajna lektura, tak w pewnym momencie to, kurczę, ten zaczyna opadać ten poziom i to jest niestety wadliwość, że tak jak ty powiedziałeś, pod koniec zastanawiasz się, czy ten komik ci się podobał, czy się nie podobał, bo są wyraźne plusy i wyraźne minusy i on jest gdzieś w tym momencie po środku. Tak, ja jeszcze tylko od siebie dodam, że w sumie widać jakby tutaj już lepszą kreskę Howarda Portera, który się powoli, moim zdaniem, zaczął się lepiej trochę wyrabiać, bo on wcześniej pracował też nad... Bo ta historia jest w ramach serii JLA, którą rozpoczął Grant Morrison, tam Howard Porter też był od początku, którego tam rysunki mi się kojarzyły z takimi naprawdę kiepskimi pracami z DeviantArta. Tutaj już jest trochę lepiej. Natomiast bardzo sobie chwalę tą historię dodatkową, która jest w tym tomie. To jest wielka rozgwiazda kosmiczna, tak, która rozmnaża się i chłonie moc i zagraża ludziom. Pierwsze pojawienie się Ligi Sprawiedliwości w komiksach i ich przeciwnikiem jest Starro, zdobywca, i to jest najbardziej sympatyczna rzecz, kiedy Starro jest pod wodą i odnajduje rozgwiazdy takie małe i jestem Starro, wybrałem was 3 rozgwiazdy, wyglądacie jak moi dalecy krewni i chcę, żeby teraz podbić z ich pomocą planetę. No coś sympatycznego. Bardzo, bardzo kiczowate. Można poprawić sobie humor po lekturze Wieży Babel. Tak. No i z jakiego wydawnictwa? Z wielkiej kolekcji komiksów. DC Comics. Z kolekcji wydawnictwa Eagle Moss. Podsumujmy jeszcze. Słuchajcie, tak, jakie komiksy mówiliśmy. Był na początku Captain America biały z wydawnictwa Mucha Comics. Później dawny komiks polski, tom trzeci z wydawnictwa komiksowego. Smoczek, Loczek, bardzo straszna czkawka i mały, duży i chmura z wydawnictwa Tadam. I Orange, podsumowanie całości 5 tomów z wydawnictwa Łaneko. No i tam na końcu WKK DC, ale to już przed chwilą powiedzieliśmy. Słuchajcie, zapraszamy was oczywiście na fanpage na Facebooku. Bardzo nam miło, jak po prostu lajkujecie, dodacie do ulubionych nasz fanpage. To jest po prostu dla nas odzew, że tam jesteście i podoba wam się to, co robimy. Natomiast jeśli byście chcieli poznać inne komiksy, które są wydawane na rynku polskim, to słuchajcie, mamy również kanał na YouTube, gdzie publikujemy archiwalne odcinki prosto z kadru. Tam jest bardzo fajny system playlist, wszystkie wydawnictwa po kolei, więc w tym momencie... W tym momencie Wojtek mnie rozśmiesza, ale w tym momencie możecie wrócić do naszych wcześniejszych nagrań i posłuchać, czy jakieś inne komiksy wam nie przypadną do gustu, ponieważ no, u nas na rynku polskim wychodzi coraz więcej rzeczy. O Panie, bardzo to jest fajnych, bardzo klawych, sympatycznych, dla każdego coś się znajdzie. A póki co, ja się rozpędziłem, ale już tak, dokończę. Życzymy wam przede wszystkim udanego weekendu, udanej lektury. Mam nadzieję, że spędzicie czas wolny z komiksem w ręku. No i żegna się z wami Wojciech Nelec, Filip Bąk. Ja za dźwięki brzdęki odpowiedzialny był Szymon Dopierała. Usłyszymy się za tydzień. Tak, na razie, cześć. Iha! Bada boom, bing boom, bada boom, bing boom, bada boom, bing boom.
badabum, 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 badabum.